Dzień dobry, Night City. 30 zgonów to wynik wczorajszej loterii ciał. 10 z tych trupów wyjechało z Haywood. Wojna gangów. Zastrzelono policjanta, a to oznacza, że wszyscy macie przejebane. NCPD wam nie odpuści. A w Santo Domingo znowu zabrakło prądu. To przez atak netrunnerów na sieć elektryczną. Tymczasem w Westbrook Trauma Team do teraz zeskrobuje ludzi z ulicy po wczorajszym ataku cyberpsychola. W Pacyfice z kolei... nie mówmy o Pacyfice, co? Z tej strony Stanley, a przed nami kolejny dzień w mieście snów. No i witam was w kolejnym odcinku z Cyberpunka 2077 i lecimy za rok. Mam pomysł. Chodź za mną. Nie to miałem przycisnąć. Dobra, jak? Otworzysz? Okej. Teraz ostrożnie. Wiem, znaczy. Coś, co dobrze nas wkręci. Widzisz ich? Musimy się przekraść do data termu. Ej, jak? Schodzisz pierwsza, czy ja mam zejść? Dobra, schodzi pierwsza. Nie jestem pewien, czy ja mam po prostu... Zaraz cię zobaczę. Cześć. Jak mam przejść obok kogoś, kto się patrzy? Uważaj, zobaczą cię. Najchętniej to bym wszystkich po prostu wystrzelał. I byłoby z głowy. Dobrze, że dzwonisz. Kurwa, tylko nie to. Chowaj się! Aha. Amunicja, cukierki i reszta zestawu. Zaraz cię zobaczę, ostrożnie. Wyłączyłem. A, bo to była ta babka. Musimy sprawdzić, masakra.
sukienkę! Oj, zajebiście! Oczyszczę cię! Chodź do mnie! Troszeczkę mi się... Wal! Ja muszę przeładować! Pomyliłem Rogue z tą babką. Jest źle, ale bywało gorzej! Niedobrze, nie ryzykuj więcej. Ja wszystko sam mam robić! O nie! Zbieram coś, nie coś. Może znajdę parę rzeczy ciekawych. Już do ciebie idę. Patrz na tamtego skurwiela. Jest mój. Czasem się jednak na coś przydajesz. Dobra, jakoś to ogarnąłem. Choć powiem, nie było lekko. Po tak długim czasie... nadal nie mogę się przyzwyczaić do sterowania. W sensie klawisze, nie? Wiadomo. W każdej grze są inne. A że ostatnio grałem dużo w New World'a, to raczej to nie jest ten klawisz, który by mnie... bo tu wszystko pod F, a w New World'zie pod E się robi tak naprawdę. Kurwa tylko! Chowaj się! Zaraz cię zobaczę, ostrożnie.
Może być, chyba. Tak myślę. Zobaczymy, co tam dalej będzie. A to chyba części czyjej zostały. Troszeczkę tej babki po wybuchu. Dobra, no to jak mamy iść dalej? Ale najpierw zobaczę, co tu jest. Może o, jest coś. Wyłączyłem. Jedną wyłączyłem, drugie zestrzeliłem. Co to jest? Komputer. C 55 7A 7A. Udało się, wow. Ale to co? Włamałem się, nie? Więc... chcę coś zobaczyć. Aha, tu nic nie ma ciekawego. Pana Korasa, punkt zastraszenia. Nic nie ma. Jakieś kamery czy coś myślałem, że będą. To tylko jakieś informacje. Mogę sobie przeglądać w internecie. Dobra, a myślałem, że coś ciekawego będzie tutaj. Wydaje się, że chyba wszystkich tutaj wytłukłem. Ale może mi się tylko wydawać. Zobaczymy, co w środku będzie. O nie, zdolności techniczne mi nie pozwalają tam wejść. Jak to? Nic nie mam do rozdziału, a potrzebowałbym dwa tutaj. No cóż. Będę musiał sobie zrobić reset tego wszystkiego, bo to widzę jest nie po takiemu, jak być powinno. Czyli nie jest to... No niedobrze, niedobrze, ale dobra. To ja szybko robię reset. Niech będzie. Budowa ciała. Dodać do budowy ciała, a nie do... jak to się robiło? A, przytrzymałem, by ulepszyć F. Techniczne mogą pójść na 11 zamiast inteligencji, chociaż ja... no dobra,
będzie. Efekt też potrzebny. Inteligencja 10. Na opanowanie nic nie będę dawał. Na pewno tutaj regeneracja. Tempa regeneracji życia w trakcie sprintu. Tempa regeneracji zdrowia za każdego przeciwnika w pobliżu. Tempa regeneracji zdrowia z każdym utraconym procentem zdrowia. Wszystko do regeneracji, a jak? Wpływa na strzelby oraz lekkie i ciężkie karabiny maszynowe. Na krytyk. Podczas korzystania z pompy krwi lub... Okay. Dlatego tak ciężko to szło. Arsza. W sumie to tyle. Zdolności tutaj bardzo będą potrzebne. Punktów już trochę wydałem. Tempo regeneracji pamięci cyfrowej. Zdecydowanie tak. Tu mamy hakowanie szpiegowskie, rozładowanie punktów. Tutaj gdzieś były. Możesz teraz hakować pojazd, przejąć nad nimi kontrolę, wywoływać stonie. Kompo haków 10%. Tempa regeneracji pamięci cyberteku. Niech będzie. Subordynacja czasu trwania haków. Postępu wykrycia włamu do sieci. Aha, to muszę na dwa, żeby dalej pójść, tak? No właśnie. Zlikwidowanie przeciwnika. Piwaka, przywraca liczbę punktów pamięci cyberteku lub do siebie. Okej. Do obrażeń od haków. O tak, premia do obrażeń od haków. Psuję. Cofnięcia postępu wykrycia włamu do sieci. Minus jeden koszt pamięci haków bojowych. Kolejka haków umożliwia odzyskanie 80. Bardzo mi tu tempo regeneracji pamięci cyberteku. Ja muszę te przez ciebie haki także jak sojusznikom. Kosztu pamięci użytych haków. Broni typu smart za każdy z nas. Okay. Jak najbardziej. Smart. Trafienie celu, którego namierzenie niedługo się zakończy, sprawia, że zostanie on natychmiast namierzony ponownie. Dobra, tutaj do góry raczej się nic nie da, bo muszę mieć inteligencję 15, żeby to odblokować. Dobra, to myślę, że stąd chyba na razie tyle. Myślałem, że tutaj jeszcze refleks do broni, coś tutaj będzie potrzebne. Nogi ciągły poziom minus 10 zużycia wytrzymałości, dłuższej 30 szybkości przeładowania broni. Tu mamy kaskader. Tu mamy piskosz przeciwnikom, trudniej cię trafić, kiedy szybko się poruszasz. Może się przydać. Minus 5000 do ciebie wytrzymałości, wpływa na ostrza.
To nie bardzo zużycie czynności w trakcie uniku i zrywu umożliwia wykonanie zrywu. Zryw to szybka wersja uniku. Aby wykonać zryw, ciśnij. Dobra, to miałem, więc to też sobie wezmę. Możesz teraz przeładować broń w trakcie ślizgu, sprintu przeskakiwania. Strzelanie staje się możliwe również w trakcie ślizgu. To zdecydowanie mi się przyda. Możesz teraz pokonać większy dystans w ślizgu, zwiększa szybkość przeskakiwania i wspinania. Dobra, to wszystko się może przydać. Dobra, niech będzie. Nie wiem, czy super to jakoś dobrze rozplanowałem. Ale chyba nie wszystko wykorzystałem. W sumie zdolności techniczne coś dałem? Nie. Dobra, trudno. Trudno, liczę na to, że w kolejne poziomy wpadną. No, teraz mogę otworzyć. Dobra, mamy to. Sprawdź, czy jest tam coś, co może nam się przydać. Ja przypilnuję drzwi. Ona dobrze wie, gdzie go szukać. Odwleka to, mówiłem ci. Rogue dalej się boi tego skurwiela. Sprawdź data term. Ebunki. Wygląda na to, że ukrywają się na pokładzie kontenerowca. Okej, okay, chodźmy to sprawdzić. To tam, na prawo. Przyjrzę się wszystkiemu, co tutaj można zabrać, bo to się wszystko może przydać kiedyś. Kiedy nie wiem, ale może. Kiedy wyobrażam sobie sieć przed widzę tysiące zagrożeń, tysiące możliwości, oczywiście sieć była zakrytana z bardzo trudnością. Oskarżam, bo to dobra, nieważne. To jest Ebunike. Nie wygląda za dobrze. W środku spodoba ci się jeszcze mniej. Idziemy. Co? Myślałem, że przejdę na drugą stronę, tędy. A jednak. Bo na tej minimapie... Jakoś trudno mi uwierzyć, że mamy Linę w takim miejscu. A co, myślałeś, że Smasher będzie się reklamował? Musimy przeszukać pokład. Okej. Dlaczego to właściwie robisz? Chcę wyrównać rachunki. Pomścić Johnego? To też. Poznaj smak miłości. Nie, znowu to zrobiłem. Imponująca kwota. Ale może powiesz, jaki procent? O, ciekawe.
No to już wiem, kto zrobił ten skok na Kangtao miesiąc temu. Fachowa robota. Jesteś pewna, że to właśnie ten ładunek? 679-275-PN1H. Sama wysłałam 3 ekipy, żeby to znalazły dla Chińczyków. Całe miasto tego szukało. Skurwiel jest dobry. Tak, kurwa. Zajebisty jest. A teraz go znajdźmy i rozwalmy go, okej? Taka kwota naprawdę jest w porządku? Szanowni państwo, to jest demagogia. Kurwa, słyszałeś to? Nie będzie z nim. Grayson, zauważyłem. Nie to! Skurwiel strzela do mnie z mojej własnej broni! Balorian 35-16! Wszędzie bym poznał ten chwilę! Nie wyjdziecie stąd żywi! Kurczę! Nie tak to miało być, ale... Zrobiłem parę błędów. Użyłem niepotrzebnie leczenia. Tutaj też zrobiłem błąd. Czekaj się wycofać. Kurwa, słyszałeś to? Grayson, zauważyłem. Nie to! Skurwiel strzela do mnie z mojej własnej broni! Balorian 35-16! Wszędzie bym poznał ten dźwięk! Nie wyjdziecie stąd żywi! Dalej go! O nie! Co to ma być? Jakaś skubana mocna jest. Dobra, od razu będę musiał się chować gdzieś, bo szybka. To się nie spodziewałem. Kurwa, słyszałeś to? Grayson, zauważyłem. Nie to! Skurwiel strzela do mnie z mojej własnej broni! Balorian 35-16! Wszędzie bym poznał ten dźwięk! Nie wyjdziecie stąd żywi! Chodź tu do mnie! Co to jest? Co to za umiejętności? Nagrody za zdobyte umiejętności. Większa widoczność dla wrogów? O 10%. Mniejsza, o! Co? Ja to mogę wziąć, czy to już mam od razu, bo ja nie wiem. Po prostu mam. Więc po co miałem tu wejść? Coś po prostu mi się zwiększyło. I tyle. Szanowni państwo, to jest demagogia, czysta demagogia. Owszem, podatki są niskie i dobrze, to stymuluje rozwój, a kiedy bogacą się korporacje, bogacimy się wszyscy. Cóż, nie sposób się z tobą nie zgodzić. Jest rok. Mi się tu nie podoba. Dobra, ale to może sobie zapiszę. Bo kto wie, coś się będzie działo. Gdzie jest Johnny? Nazywam się Arif Iqbal. Zapraszam na serwis informacyjny. Dzisiejsze wiadomości lokalne zaczynamy od fantastycznej informacji. W przyszłym roku na naszym mieście odbędzie się długo oczekiwany festiwal kultury japońskiej. W programie znajdziemy m.in. pokazy braindance'ów anime, koncerty z udziałem najpopularniejszych na świecie grup idolów oraz liczne warsztaty kulinarne. Sponsorem tytularnym całego festiwalu jest korporacja Arasaka. W imieniu mieszkańców Night City chciałbym was przywitać. Nie masz tego przypadkiem dosyć?
Niech zgadnę. Na kolację żarcie z czubki i żółta woda z kranu. Wzrosła o ponad 300%. Jakaś cholerna strzelanina. NCPD zapowiada, że na dniach może wrzeć program mający na celu wyłapanie. Dobra, czyli jednak tutaj chyba będę się musiał zmierzyć ze Smasherem. Dość tak mi się wydaje. Jak go znajdę oczywiście. Już teraz! Ach, krystal! Co tędy nie wskoczę? Znowu czuję się. Wyjechaj świętony poniżej i zakochajcie się w Night City na nowo. To już wszystko w tym wydaniu. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Może gdzieś znajdę coś fajnego jeszcze? O, właśnie. Jakieś tam rzeczy medyczne bardzo by mi się przydały. Tu chyba jakieś nagrania. Kurwa, po co się z tym grzebać? Znajdźcie skurwiela i tyle. Johnny, próbuję. Próbuję go znaleźć. Nie wiem, kto za tobą stoi, ale jeśli Mallory cokolwiek się stanie... Macie 24 godziny. Jeśli do tego czasu nie wycofacie się z układu z Night Corpem, dziewczyna zginie. Kurwa, nie rozumiesz? Nie możesz szantażować całego zarządu Militechu porwaniem jednej? Wiem. Szantażuję ciebie. 24 godziny. Ile zostało? Godzina. Nic z tego nie będzie. Tak jak mówiłem. To po co to wszystko? Dziewczyna... Zginie za godzinę. Takie są wytyczne. Może to Grayson. Chciał mieć haka na Smashera. Zapraszamy na nasz serwis informacyjny. Zaczynamy od wiadomości lokalnych. Policja zaleca szczególną ostrożność podczas korzystania. Tam wejść na górę. Coś słyszałem. Coś niefajnego. Da się to wyłączyć, żeby to nie gadało tyle? W ostatnim czasie przeżywa swoją drugą młodość. Bo nie wiem, co się tu dzieje. Albo inaczej mówiąc, skąd dobiegają te dźwięki. Tak jakby właśnie Smasher się przechadzał. O, tędy się udało wejść, dobrze. To jest Rogue. Co ona tam robi? Patrz, nawet jest etykietka. Suplementy. Co ja, Silva?
Gdzie są suplementy? Chodziło mu o... Dobra, to nic, to ja w takim razie muszę tam do rogu pobiec. Ale czemu ja... Chyba, że tam nie byłem. Grayson. Weź broń. To chyba nie twoje. Grayson. Rok, no proszę. To już nie gramy do jednej bramki. Ale może nie powinienem się dziwić. W końcu twoja specjalność wbijać ludziom nóż w plecy. Gdzie jest Smasher? Wy się znacie? Wszyscy znają Rogue. Żywa legenda. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tylko Rogue przeżyła po zamachu w Tower? Tylko ona, z całego Atlantis. Ciekawe, do czego musiała się posunąć, żeby się tak wygodnie ustawić. Jak bardzo musiała się skurwić, żeby... O czym on mówi? Próbuję cię zdekoncentrować. Myślisz, że jeszcze ma szansę się z tego wywinąć. Gdzie jest teraz Smasher? U Arasaków, ale to już chyba wiesz. A kiedy pojawi się tutaj? Nigdy. Stary, dobry Adam właśnie awansował na szefa ochrony. Już nie wróci do tej nory. Ja tu jestem tylko po to, żeby pozamykać jego sprawy. Kurwa. Święte słowa. Tak wysoko nie podskoczycie. Smasher jest dla was nietykalny. Ale na pocieszenie. Teraz on pewnie sam was znajdzie. Lubi załatwiać takie rzeczy osobiście. Doprowadzisz nas do Smashera. Nawet gdybym chciał. On nie ufa mi na tyle, żeby... Słuchaj, czemu w ogóle interesuje cię Smasher? Tak naprawdę interesuje mnie Silverhand. I to, co się z nim stało. Johnny Silverhand? Co chcesz wiedzieć? Miałeś broń Silverhanda. A co, też jesteś fanem? Smasher ci ją dał. Aha, nagroda za specjalne zlecenie. Smasher powiedział ci, co zrobił z ciałem Silverhanda? Aż tak cię to kręci? Będziesz ekshumować to ścierwo? Albo może chcesz posłuchać, jak zdychał we własnych szczynach, kiedy go wypalali Soul Kirayer? Co z nim zrobili? Zakopali go przy polach naftowych na Badlands. Wyjeżdżasz Northbound 101 i prosto na śmietnik. Jak dobrze pogrzebiesz, może wykopiesz z tego gówna srebrną rękę. Wystarczy. Załatw załatwmy to szybko. Żygać mi się chce, jak na niego patrzę. Poczekaj, mam coś. Silverhand, on cię interesuje, tak? Mogę ci to oddać. Marnujesz mój czas. Mam się go pozbyć? Tak. Zresztą, rób jak uważasz. Smasher ma coś, co należało do Johnego. Może być twoje, tylko puść mnie wolno. Zastanówmy się. Dobra, tam może iść. Następnym razem go zabiję i już, nie? Masz dzisiaj szczęście. Nie masz jaj, Vi. To, co ci obiecałem, jest w tamtym kontenerze na podnośniku. A co to jest konkretnie? Sam zobaczysz. Mam przy sobie kartę, która to otwiera. Weź ją. Do kurwy nędzy! To wszystko było bez sensu. Nie mamy nic, żadnego punktu zaczepienia. Kurwa, Vi. Powiedz jej...
Pośpiesz się, czegoś dobra? Czegoś się dowiedzieliśmy. Aha, że porzucili ciało John'ego jak śmiecia. Smasher. Kurwa, nic nie rozumiesz. Tu w ogóle nie chodzi o Smashera. On jest tylko wierzchołkiem jebanej góry lodowej. Nawet jeśli go dorwiemy, co to zmieni? Idę, nic tu po mnie. Nie jesteś ciekawa, co tam jest? Na razie, Vi. Zostaw ją teraz, Vi. Pozbiera się, ale w takich chwilach woli być sama. Aha. Rozumiem. Musisz ściągnąć ten kontener na dół. Jeśli jest tam coś, co należało do mnie, chcę to z powrotem. Okej. Poszukam panelu kontrolnego. Też tego chcę. Chcę to spuścić, zdjąć na dół i zobaczyć, co tam jest. Mam nadzieję, że super ekstra broń, którą rozwala wszystko, co się po drodze będzie napataczać mi pod lufę. Dobra, czy to jest ten panel do kontrolowania? Tak. Jest. Okej, już schodzę. Cześć, jak to? Nie jest drabina? Jak to nie jest drabina? A jak zeskoczę, to nie wiem, czy przeżyję. Gdzie tu są schody? Dobra, tędy zeskoczę. Dobra. O, wyprzedziłem rok. O kurwa, chyba wiem, co to jest. No to co to jest? Powiesz, czy mam sobie to otworzyć? Johnny? No to zobaczmy. Auto. Zdejmij tę szmatę. Furę mam. Okej. Okay. Mój wóz! Porsche 911. Wskakuj. Pozwolę ci poprowadzić. Pracuję jak złoto. No to zobaczymy, gdzie mnie pochowali. Sprawa, że ty i Rok to było coś poważnego. Tak, było poważnie. Zawsze kiedy się spotykaliśmy, ktoś ginął. Bardzo romantyczne. Bardzo w twoim stylu. Ciągle coś się działo. Ona miała złe cenie, jak koncerty. Nigdy nie było normalnie. Chociaż raz spróbowałem ją zabrać do kina. I co? Nic z tego nie wyszło, jak zawsze. Im się chciało wieść ciało na takie zadupie. Lepsze to niż złomowisko, na którym skończyłem.
Czyli tak to wygląda. Nie ma tu nic. A czego się spodziewałeś? Nagrobka i kwiatów? Nie. Nie wiem. Jakiegoś znaku. Po prostu czegokolwiek. Naprawdę potrzebujesz jakichś symboli? Tak. Myślałem, że tu poczuję, że skończył się jakiś etap, że mogę pochować starego Silverhanda i zacząć od nowa. A jak się czujesz teraz? Jakby mnie nigdy nie było. Albo jakbym dalej siedział w Mikoshi. Coś z tym zrobimy. O. I co? Teraz lepiej? Trochę. A co byś napisał, gdybyś naprawdę miał mnie pochować? Tu leży Johnny Silverhand. Legenda Night City. Dobrze brzmi. Ale co to znaczy tak naprawdę? Co takiego osiągnąłem, wrzeszcząc Chipinin do gromady dzieciaków? Dawałeś im nadzieję, że korporacje nie wszystko mogą kupić. Pamiętam, co myślałem na scenie. Że nawet jeśli oni wszyscy zginą za ideę, to warto. Ale kiedy patrzę na ciebie... Słuchaj. Zdaję sobie sprawę, że wiele rzeczy spieprzyłem. Zawiodłem albo wykorzystałem wszystkich, którzy mi zaufali. Byłem zaślepionym, egoistycznym skurwysynem. Ale jedno mi się udało. Na razie. Nie spieprzyć tego, co jest między nami. Johnny, nie musisz mi się spowiadać. Wiem. Ale chyba chcę. Większość ludzi, których uważałem za przyjaciół, miało problem, żeby wytrzymać ze mną w jednym pomieszczeniu. Ty jesteś ze mną bliżej niż ktokolwiek inny. 24 godziny na dobę. I chyba jeszcze nie zacząłeś mnie tak na serio nienawidzić. Na początku byłeś strasznym dupkiem. Trochę sobie zasłużyłeś. Pamiętasz, jak się obudziłeś u Wiktora i jeszcze nie wiedziałeś o mnie? Mam halucynacje, boję się. A potem jak jęczałeś u Misty, że nie chcesz umierać? Pamiętam, jak ty jęczałeś o fajki w środku nocy i żałowałeś, że nie możesz mnie zabić. Nie myślałem wtedy, że tak daleko zajdziemy. Dalej się czujesz, jakbyś się dusił wewnątrz mnie? To się zmieniło. Nie mówię, że jest świetnie, ale... Czasami, kiedy się budzę, przez chwilę wydaje mi się, że naprawdę wróciłem. Jak to wróciłeś? Że mam to ciało całe dla siebie. Że jestem wolny. I przez moment mam takie straszliwe poczucie straty, jakbym zgubił coś bardzo ważnego. A potem orientuję się, że jesteś, że byłeś tu cały czas i czuję taką wręcz idiotyczną ulgę. Też mam podobne sny, że nigdy nie umarłeś i po prostu jestem tobą. Nie jest tak, że się zastanawiam, co zrobiłby Johnny, tylko robię coś i czuję się zajebiście, jakbym wreszcie zaczął pasować do tego świata. To chyba nie jest dobry znak. Musimy coś z tym zrobić. I to szybko. Kiedy mówiłeś, że zawiodłeś przyjaciół, miałeś na myśli Rogue? Rogue, Alt, Kerego, Santiago. W przypadku Rogue jeszcze nie wszystko stracone. Nie mogę udawać, że nic się nie zmieniło przez te 50 lat i na nowo pchać się w jej życie.
Ta sprawa ze Smasherem bardzo ją zdołowała. Nie możesz tego tak zostawić. Może masz rację. W ogóle zachowywała się dziwnie. Powinieneś z nią pogadać. W zasadzie to obiecałem jej, że wezmę ją do kina. Bardzo dawno temu. Dobry pomysł. Zadzwonisz do niej i zapytasz, czy ma wolny wieczór? Tylko to znaczy, że znów musiałbyś mi oddać kontrolę. Zadzwonię do niej. Okej. Chodźmy stąd. Jednak nie ma tutaj nic ciekawego. Ale chyba warto było przyjechać, co? Zdecydowanie. Dzięki, Vi. Jeśli już musiałem trafić do czyjejś głowy, cieszę się, że to byłeś ty. I w ten oto sposób kończymy dzisiejszy odcinek. Oczywiście zapraszamy już do kolejnych odcinków z Cyberpunka, jak i z innych serii na moim kanale. No i co? No i pamiętajcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to subskrypcja plus dzwoneczek. Będziecie na bieżąco na pewno z live'ami, które się pojawiają. Rzadko bo rzadko, a czasem często są, więc dobrze wiecie, że nieregularnie się pojawiają. I to jest jedyna możliwość, która da wam informację, że akurat się zaczął live. No, a ja życzę wam miłego wieczoru i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!